Witam wszystkich, e, miałem zrobić wcześniej tego, ten taki filmik w tym, w, tym, w tym dokładnym motywie, ale oczywiście zapomniałem jak zwykle. Otóż to e, jest taki pewien news jeśli chodzi o Facebooka, że te małe mendy chcą za wszelką cenę namówić mnie i wszystkich, wszystkie osoby, które posiadają fanpage, żeby wykupić sobie reklamy promujące moje posty. I oczywiście pojawia się wtedy taki coś jak, jak zasięg ograniczony. Gdyż nie, jak wstawię coikowie na Facebooka, to nie wszyscy, nie wszystkie osoby, które mnie lajkują, widzą te posty. Kudę, co się zjebało. To nie wszystkie osoby widzą te posty, tylko albo te ważniejsze, albo te bardziej łapkowane. I to jest. Pojebane, ta bo nawet no, mam, mam tysiąc, po, patrzcie, ponad tysiąc osób lajkujących, a zwykle nie wiem, 300 osób widzi ten post, 300-400 maksymalnie. I wtedy to już jest takie wow. Więc jak temu zapobiec? Jak wiedzieć wszystko, dokładnie wszystko, co wstawia na fanpage'a, żeby nie przegapić żadnych podejrzanych <laughs> przypadkowych liveów? Czy mi się zdarza, że zapadam live'a bez zapowiedzi albo tylko zapowiedzi na Facebooku. Bo wiadomo, człowiek nie będzie stawiał specjalnie film, żeby zapowiedzieć live'a. A Facebooka proszę każdy, ma albo Twittera, bo na Twitterze też z tego, co kojarzę, też stawia informacje, że robi live'a. No to trzeba zrobić coś takiego. Jak już lubicie mój fanpage, to dajecie nie większość zdarzeń, tylko wszystkie zdarzenia. Kurde, to coś napisano na tym na Skype'ie. No i to powinno rozwiązać problem, wtedy żadnego filmu nie przegapicie, żadnego live'a, żadnego linka, żadnych ciekawych muzyczek, czy jakichkolwiek informacji związanych z moim kanałem. No i w sumie tyle. <laughs> no to mam nadzieję, że uczyniście to, o co was teraz poprosiłem. No i do zobaczenia przy następnych filmach. Teraz mam aktualnie dość dużo, miałem dość dużo pracy w tygodniu, byłem taki zmęczony. Po pracy i nie miałem ochoty nic nagrywać, ale w weekendy postanowiłem się nagrywać coś na zapas i wstawiać jakoś w tygodniu. No zobaczymy, jak będzie u mnie z ochotą, szczerze mówiąc, bo wczoraj nagrałem film, choć oczywiście się zjebał dźwięk, ale mam takie szczęście ostatnio, że masakra. No i w sumie tyle. No i do zobaczenia przy następnych filmach. Cześć!